Cześć, witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Zapraszam dzisiaj na pyszny sernik. Sernik, który jest inspirowany składem pewnego znanego batonika czekoladowego z dodatkiem orzeszków ziemnych, sernik Snickers. Na spodzie z mlecznej czekolady, z masą z dodatkiem masła orzechowego, z warstwą orzeszków ziemnych, z warstwą kajmaku i jeszcze jedną warstwą mlecznej czekolady. Pycha. Dosyć słodki, ale masa serowa już zawiera specjalnie mniej cukru, żeby wszystkie smaki, również te słodkie ze słonymi, dobrze się równoważyły. Dajcie mi znać, czy udało Wam się wypróbować, czy taki sernik przypadł Wam do gustu, czy może wolicie jednak inne, na przykład owocowe smaki. Jeśli tak, to jakie? Zapraszam Was też na pozytywnakuchnia.pl po więcej przepisów kulinarnych na serniki i nie tylko. Dzięki za uwagę. Zobaczmy teraz, jak taki sernik Snickers przygotować. Przygotowanie sernika zaczynam od rozkłócenia wszystkich jajek razem z cukrem w większej misce. Kiedy cukier się rozpuści, można dodać masło orzechowe i znowu całość rozkłócić za pomocą trzepaczki. Można wykorzystać zarówno gotowe masło orzechowe ze słoiczka, jak i takie domowej roboty. Kiedy będzie już połączone z jajkiem, trzeba dodać serek. Ja wykorzystam serek twarogowy, sernikowy z wiaderka, taki dosyć rzadki, dlatego nie dodam już śmietanki i kremówki. Zwykły twaróg powinien być dwukrotnie, a czasem nawet trzykrotnie zmielony. Trzeba go wymieszać ze śmietanką kremówką. Można też zamiast połowy zwykłego twarogu dać mascarpone. Na koniec trzeba jeszcze dodać 2 łyżki mąki ziemniaczanej, całość wymieszać i przelać do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza na pół godziny, potem zmniejszyć temperaturę do 160, piec jeszcze 30 minut, studzić w wyłączonym piekarniku przy zamkniętych drzwiczkach, a potem schłodzić w lodówce. Otworzyłam tortownicę, zdjęłam z niej sernik, na papierze do pieczenia na spodzie tortownicy wylałam rozpuszczoną mleczną czekoladę, poczekałam aż zastygnie, teraz z powrotem kładę na nią sernik, a na wierzch orzeszki ziemne, a potem wylewam na całość ciepły kajmak. Gotowy kajmak z puszki można wcześniej podgrzać w kąpieli wodnej. Kiedy kajmak zastygnie na orzeszkach ziemnych, można wylać drugą rozpuszczoną w kąpieli wodnej tabliczkę czekolady i poczekać, aż całość zastygnie. Niezbyt słodka masa serowa oraz dodatek solonych orzeszków zrównoważą się ze słodkimi smakami czekolady i kajmaku. Mam nadzieję, że taki sernik przypadnie Wam do gustu. Dajcie znać, czy smakował, czy Wam się udał. Zapraszam po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl i do zobaczenia w kolejnych filmach.